Drogi hejterze, jeśli przyszedłeś tutaj wykonać akcję Daj łapkę w dół i spierdzielam tylko dlatego, że jestem dzieckiem, to gratuluję inteligencji, musisz mieć jej naprawdę dużo. Wykonałeś już tą akcję? To, tak jak powiedziałeś, spierdzielaj, bo ja nie potrzebuję, żeby takie osoby oglądały mój film. Pozostałych zapraszam do oglądania. Cześć, tutaj Merman, a to pierwszy odcinek nowej serii. To nie książka. Kelly Smith. Wybrałem to nie książkę, ponieważ tu jest najwięcej kreatywności, moim zdaniem. Prosiliście też o... Był jeden komentarz. Tylko nie. Prosiliście też o bałagan tej samej autorki albo zniszczeń dziennik tej samej autorki. Ale ja stwierdziłem, że to nie książka będzie najlepszym pomysłem, ponieważ zniszczeń dziennik jest dużo na YouTubie. Bałagan to taki trochę już wypaliła się ta formuła, a to nie książka jest fajna. No i na początek wam przeczytam to, co jest tutaj. Przeczytaj to. Ten przedmiot nie istnieje bez ciebie. Masz wpływ na jego zawartość i efekt końcowy. Wszystko zależy od twojej wyobraźni, aby powołać go do życia. Musisz otworzyć się na świat i wykonać zadania. Jeśli to nie książka, to co to właściwie jest? Odpowiedź należy do ciebie. No. I jeszcze, jak się otworzy, to wygląda tak. I później tutaj są podziękowania, jakieś tam wydawnictwa. Znaczy nie, są po prostu wydawnictwa i tak dalej. A tutaj jest coś ciekawszego, bo tutaj są informacje dla czytelnika. A więc przeczytam wam to. Notka dla czytelnika. Za chwilę rozpoczniesz przygodę. Jesteś na tej stronie, ponieważ egzemplarz, który trzymasz teraz w rękach, wzbudził twoją ciekawość. Możesz nie wiedzieć, co to właściwie jest, ale właśnie o to chodzi. Aby efekt był kompletny, musisz wykonać wiele zadań. Większość z nich wymaga użycia twojej wyobraźni. Przeżyj tę przygodę na własny sposób. Wypełnij polecenia w dowolnym czasie. Wykonuj je w różnym tempie i obserwuj zmiany, używając jakichkolwiek materiałów, które masz pod ręką. Jeśli w trakcie tworzenia nie książki zdarzy się coś, co ci się nie spodoba, możesz wrócić i zmienić to, albo całkowicie usunąć. Możesz coś dodać, jeśli uważasz, że to potrzebne. To twoje dzieło. Musisz tylko pamiętać, aby. 1. Zaufać swojej wyobraźni. Jest to źródło wszystkich prawdziwych przygód. 2. Rzeczy nie zawsze są takimi, jakimi się wydają. 3. Wszystko może się zdarzyć. Dobrze, i to by było w sumie tyle. Ale jeszcze, no i w sumie już możemy robić zadania. Pierwsze zadanie, jakim bym chciał zrobić, to ożywić trochę tę książkę. To nie jest książka. Dobra, te kartki papieru, bo na razie to jest tylko książka. O. Jak można takie coś nazwać nie książką? No, powiedzcie mi, że to jest książka. Dodać jej oczka. Do tego przysłuży mi strona. To jest przyjaciel. Same nie książka albo inne przedmioty w postaci dodają te elementy. O te. Tutaj są noski, buzie, wszystko jest. Wszystko. A więc widzimy się na mojej podłodze. W sumie jednak stwierdziłam, że nie będę tego robił na mojej podłodze, tylko w powietrzu to wytnę. A więc rozpoczynam. Ale to jest już moim zdaniem bez sensu, nie? Że jak wytnę te oczka, to będę musiał też wyciąć ten obrazek. Powinny być takie zadania na jednej stronie, moim zdaniem. Ale dobrze. Oczywiście sobie o tą część zostawię. O tą, gdzie jest ten napis. Tniemy.
Mam nadzieję, że coś widzicie. Jeśli nie, to przepraszam. To moja wina. Po prostu wytnę jeszcze to, o tak, o. A powiem wam jeszcze, o, już to, o, już to wyciąłem. I może te, i teraz mogę się zacząć to wycinać. Chyba wam wytnę, jak będę to wycinał. Yeah. Nie książka. Zniszcz ten dziennik. Mój smartfon. Hej, nazywam się Eustachy. Eustachy. Dobrze, nie zdziwcie się, bo jest zupełnie nowy dzień. I wykonam sobie jeszcze jedno zadanie. W normalnych odcinkach będą jakieś po trzy zadania, ale teraz jeszcze czytałem to. Jeszcze czytałem to. Więc może teraz wylosujemy sobie coś. Albo nie, dobra, może otworzę po prostu tak. Taki, żeby dziennik sam sobie wylosował. Takie. No, a tak to nie idzie. Dobra, nad głową. Wylosowała mi się strona 71 i 72. To jest granica. To jest granica. Umieść ją w miejscu, które podzieli stronę na dwie części. Możesz dopisać wyjaśnienie, do czego służy każda ze stron. Na przykład publiczna versus prywatna. Moja versus twoja itp. No dobrze. Dobrze, mam już kolorowe mazaki. A w ogóle ten jest pachnący z Biedronki. Ale to jeszcze była ta stara edycja. To jest akurat grape, czyli winogrona. Dobrze, a więc ja stwierdziłem, że to będzie granica pomiędzy konstruktywną krytyką a hejtami. Wydaje mi się, że chodzi, że ta strona jest tylko do pisania, znaczy do pisania poleceń, a ta jest do wykonywania zadań, bo jest napisane stronę, a nie strony, więc rysujemy. Myślę, że sobie podzielę takim mazakiem. Czyli nie ma tutaj, nie? O Boże, tego nie widać. Tego nie widać na nagraniu. Dobrze, więc może sobie trochę, bo jest za jasno światło. Z tym światłem raz jest za jasne, raz jest za ciemne, więc pora gadać. Poprawiamy. Dobrze, już jest poprawione. Widać to przynajmniej trochę na kamerze, ale to już się przebija. A następną stronę nawet lekko, więc no dobra, bardzo. Więc już nie będę to bardziej poprawiał. I najpierw zaczniemy sobie od hejtów i to będzie czerwonym, bo tak nie wiem, hejt mi się kojarzy z czerwonym i to będzie tak napisane Matko Boska. Dobra. Będę tak opisał, to ma być taki gruby napis. Nie, dobra. Tak w międzyczasie, kiedy będę to Matko Boska, to mi się nie zmieści. No dobra. Mam H. Nie, dobra, nie będę tak. Tego i tak tutaj nie widać. O nie. Światło muszę zapalić. Zaraz. Czekajcie, zapalę. Bo to jest po prostu czarna strona. I tego nie widać aż tak bardzo. To nawet nie widać, że to jest czerwone, ale dobra.
ale jest w ogóle. To wracam z zapalonym światłem. Dobrze, już jest światło zapalone. Matko boska, jaki bałagan na biurku. Po prostu tutaj nie widać, bo tutaj jest takie światło z okna, dochodzi z tamtego okna. No, pokazuję na plakat Wiedźmina w ogóle, a nie na okno. Dobrze, a więc, o nie, znowu nie... Matko boska. A tak może, tak tutaj? Dobra, trudno. Będzie widać tylko lekko. Wy tutaj może zobaczycie, jak ja piszę. Hej. I. Hej. J. C. I teraz. Teraz robię literkę Y. Y. Dobrze. A, jeszcze zdaję wykrzyknik. Przepraszam, że nie robię tego na waszych oczach, ale obecnie nie mogę jeździć z kamerą po podłodze. No, i jest napis. Może tego tak nie będzie widać, ale no nie, nie będzie widać. Teraz wracam. Teraz wracam z latarką. Dobrze, widać już hejty. Tutaj napisałem wykrzyknik, jeszcze tutaj dodałem, bo hejty to jest takie życie. I teraz chciałam jeszcze sobie chwilkę pogadać o hejtach, bo być może na początku filmu będziecie mieli taki napis, taki komunikat w sumie. Jeśli dodam go, bo mi się raczej nie chce to dodawać. Że po prostu większość hejterów robi akcję daj łapkę w dół i spierdzielam. Czyli, że po prostu, albo co gorsze jest, jak nagrywają dzieci. Ja rozumiem, no... Niektórzy po prostu hejtują tylko dlatego, że dziecko nagrywa. I to jest dla mnie jeszcze bardziej niezrozumiałe. Ale też chodzi o to, że... czym jest w ogóle hejt? Hejt jest tym, że... no właśnie, czym? Hejt jest tym, że... jak to się nazywa? Że po prostu mówię... ten filmik był do dupy. Nie powiesz, i ten hejter nie powie, dlaczego był do dupy, tylko bardziej on był do dupy, ale nie ma na to powodu, dlaczego był do dupy. A konstruktywna krytyka to jest takie coś, że ten filmik był do dupy, bo na przykład masz słabe oświetlenie i musisz trochę popracować. A hejt to jest po prostu no. A więc teraz i czasami ta granica pomiędzy hejtem a konstruktywną krytyką jest bardzo cienka. Ja. A więc tutaj mamy hejty czerwonym. Czerwonym. Nie widać tutaj za bardzo, bo to jest czarny papier, no ale... I teraz napiszemy sobie zielony. No, nie. To jest zielony. Zielony. I napiszemy sobie tutaj konstruktywna krytyka. No. To zobaczymy się, jak już to napiszę. Dobrze, już macie napisane konstruktywna krytyka. Tutaj na dole takim zielonym. Przynajmniej widać, że to jest zielony, nie? Szczerze. Moim zdaniem trochę za cienki jest ten napis. Więc go chyba trochę poprawię, ale możecie tego jeszcze nie widzieć. Więc poświecę wam tutaj latareczką. A teraz jeszcze bardziej nie widzicie. Fajspan. No, dobra. Nie, tak chyba było najlepiej. Jak tak było. Nie? Dobrze. A więc to by było z tego zadania na tyle. Dobrze. Ja pomyślałem, że jeszcze jedno zadanie jednak wykonam. No bo co mi szkodzi. A więc losujemy znowu nad głową i to... Zobaczcie, co wylosowałem. Dobra, losujemy nad głową. O! Nie. To będzie bez sensu. O. To jest pustka. Myśl o niczym, jak wiele przykładów.
Myśl o niczym. Jak wiele przykładów niczego możesz wymyślić? Narysuj tu nic. No, dobrze. Więc nie będziemy tutaj oczywiście rysować, bo nie mamy nic nie rysować. Więc ja pomyślałem, że może, że nic. Nie ma czegoś, co by było nicością. Chociaż moim zdaniem, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, czyli... No nie, nie jest to dobre. Nic, no może być na przykład powietrze, bo go nie widać, bo nie widać powietrza, tak? Nic to może być na przykład... Nic to może być sztuczna inteligencja. Nie, nie, Boże, jakie głupoty, nie! Już trochę zacząłem blendzić, tak to się nazywa, nie wiem, ale gadać głupoty, więc skończymy sobie ten odcinek. Tak prezentuje się nie książka, a w sumie Eustachy. Tak prezentuje się granica pomiędzy hejtami a konstruktywną krytyką. A tak prezentuje się mój smartfon. A, jeszcze był zniszczony dziennik. Dobrze, już polecam. A tak prezentuje się dziennik. No. A więc jeśli się podobało, daj łapkę w górę. Jeśli chcesz kolejny odcinek, daj łapkę w górę. Jeśli ci się nie podobało, daj łapkę w dół. A jeśli dasz łapkę w dół, to napisz, co ci się nie podobało, ok? Ok? Pytam się! No. Napisz, co ci się nie podobało dla mnie, ponieważ dla mnie łapki w górę są oczywiście motywujące, ale łapki w dół są jeszcze bardziej motywujące, dlatego że ja wiem, co mam poprawiać. Jaki zadzior w ogóle. Dobrze, a więc... Pa, pa. Ups.